Dzisiaj mamy bardzo ważne wydarzenie, gdyż dzięki współpracy z firmą DCT Gdańsk i dzięki współpracy z Komendą Wojewódzką Policji inaugurujemy kolejną edycję projektu Dziecko Bezpieczne w Mieście. Jest to już 6. edycja tego projektu. Polega na tym, że dla dzieci przez cały rok szkolny organizowane będą zajęcia, które prowadzić będą policjanci. Zajęcia dotyczyć będą szeroko rozumianego bezpieczeństwa, czyli po pierwsze bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa w kontaktach z obcymi, bezpieczeństwa podczas letnich i zimowych zabaw. Wszystkie te tematy dla nas, jako dla mieszkańców Przeróbki, są bardzo istotne, gdyż mieszkamy w dzielnicy przemysłowej. Jest bardzo duże natężenie ruchu, bardzo duża migracja i tych osób obcych w obrębie naszych dzieci jest również trochę, a dzisiejszy temat, który inauguruje akcję, czyli bezpieczeństwo podczas ferii, które już są niebawem, również jest bardzo aktualne. Współpraca szkoły z firmą DCT odbywa się również w obszarach prozdrowotnych, w obszarach wdrażania nowych technologii. Dzięki naszemu bliskiemu sąsiadowi mamy wyposażoną szkolną akademię gotowania, mamy szkolną tabletownię, mamy tablice interaktywne. Przeszkoliliśmy prawie 300 uczniów, także ten aspekt bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważny. Chcemy dbać o bezpieczeństwo naszego otoczenia, o bezpieczeństwo najmłodszych sąsiadów. DCT w swojej działalności dbamy nie tylko o aspekt biznesowy, ale także o aspekt społeczny. Pomorscy policjanci, jeżeli chodzi o akcję realizowaną w Szkole Podstawowej nr 61 w Gdańsku, już 6 raz uczestniczą w projekcie Dziecko Bezpieczne w Mieście. Dzisiaj mieliśmy uroczystą inaugurację i rozpoczęliśmy pierwsze zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz już tego okresu, który zbliża się, czyli ferii zimowych. Uważam, że takie akcje bezwzględnie powinny być realizowane i my jako Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku oprócz tej akcji w Szkole Podstawowej nr 61 realizujemy również spotkania dla dzieci klas pierwszych szkół podstawowych naszego województwa w ramach wojewódzkiego projektu Uczę się bezpieczeństwa i one również zawierają różnego rodzaju obszary, między innymi bezpieczeństwo w czasie ferii, w czasie wakacji, bezpieczeństwo w domu, bezpieczeństwo w sieci. Także jak najbardziej powinny być realizowane tego typu zajęcia. Trzeba się dobrze przygotować i mieć plan, jak być bezpiecznym. Czego nie można robić na zamarzniętym jeziorze? Nie można w ogóle na nim chodzić, ani jeździć po łyżwie, bo może się zapaść i wpadnie do wody. A co się dzieje? Możemy się utopić i zamienić się w kostkę lodu wielką. Możemy zamarznąć.